prośbę do pana przewodniczącego, żeby zorganizował spotkanie z przedstawicielem organu wykonawczego, żeby nam, organowi uchwałodawczemu, zaproponować wszystkie propozycje, jakie są brane pod uwagę w nowym rozdaniu unijnym. To znaczy, żebyśmy my jako radni przede wszystkim, a potem społeczeństwo miasta, dowiedzieli się, w jakie programy unijne, do jakich programów unijnych chce aplikować gmina miasto Gorzów. Sytuacja jest dynamiczna rzeczywiście w tych środkach unijnych, bo tak naprawdę do końca to samorządy tego typu miastach jak Grudziądz, czyli w mieście regionalnym, nie wiedzą, z których środków i czy będzie w ogóle można pozyskać te środki. Ponieważ linia demarkacyjna pomiędzy programami krajowymi a regionalnymi do końca nie jest ustalona, trwa przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowanie tej linii. To, co dzisiaj jesteśmy pewni, to tak naprawdę to, co będzie w miastach wojewódzkich, tych aglomeracyjnych. W takich miastach jak Grudziądz nie wiemy. Tutaj może przykład. Myśmy Państwu wielokrotnie mówili o ZIT-ach tak zwanych, zintegrowanych inwestycjach terytorialnych. We wrześniu tego roku prezydent Grudziądza i 5 gmin okolicznych podpisali porozumienie. Dyskutujemy w 10 spotkaniach w Urzędzie Marszałkowskim i w Ministerstwie, jak te city dla Grudziądza będą wyglądać. Nawet stworzyliśmy strategię. Mamy w tej chwili projekt tego dokumentu. I 16 stycznia pan marszałek nas poprosił na spotkanie i powiedział, że w miastach regionalnych, we Wrocławku, we Wrocławiu i Grudziądzu i we wszystkich tego typu miastach w Polsce city nie będzie. Ponieważ Komisja Europejska w grudniu nie zaakceptowała propozycji polskiego rządu, stąd też w tej chwili nie będzie ZIT-ów, a będzie tak zwany obszar strategicznej interwencji. Mniej więcej to samo, tylko że inaczej, natomiast to skutkuje tym, że nie będzie środków na listach indykatywnych dla poszczególnych ZIT-ów, tylko będą środki w ramach konkursów. Może innym przykładem takim, gdzie jest jakby oczywiste i jasne, że ktoś potrzebuje nowego taboru tramwajowego. Myśmy w ramach choćby ZIT-ów chcieli pozyskać z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko z tak zwanej niskiej emisji środki na wymianę taboru. Niestety, jak wspomniałem, w ZIT-ach zarządza już nie ma, bo Komisja Europejska w grudniu na to nie wyraziła zgody. I teraz jest pytanie, czy będą środki konkursowe dla miast takich jak Grudziądz, regionalnych i subregionalnych, jak i Nowocław, czy nie będą. No, mam choćby tutaj pan poseł był na sali, organizuje cykl spotkań właśnie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju z panem Waldemarem Sobockim, aby nie tylko Grudziądza, ale podobnych miast się wyjaśnił. Gdyż w zakresie odnowy taboru no, miał zawsze tego pecha, że nie był na ścianie wschodniej, nie organizował euro i nie był aglomeracją. Myśmy żaden projekt unijny się nie mieścili, a potrzeba inwestycyjna jest tak jak w każdym innym